Zapowiada się nudna niedziela. Chciałbyś poczuć i zobaczyć w swoim życiu jakieś petardy? To znalazłeś się w dobrym miejscu. Gang Jagody właśnie odkrył coś, co spełnia te kryteria. O, co to tam? No, idę. Idę. Jagoda. 42. Ale co? Karabin. Co ty dupi? Nie. Znowu to. Nie. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zmienimy chronologię odcinków. No to działa. Ale mówisz teraz lupa, czy... Całą! Ja piernicę! Całe MG! Całe MG42. To jest drugi wojny światowej. Zostaw, bo ona się łamie. Dobra, wiesz, nie, no ziemię chcę odkopać. Popatrz, ona się tu łamie. O kurde. No nie, nie zostaw, ja sobie wykopię. No nieźle. Czyli co? Bytność z II wojny światowej? Uwaga. Może i bytność. Bez... Ale karp. O! Nie ma zamka. Nie ma zamka, nie ma lufy. To jest ten. Ma tylko tłumik. Ale i tak fajny kształt. Oczywiście? A widzisz, to jest natchnął na sodym. To złamana. Będzie złamana, no. Sypie się jak cholera. Słuchaj, żeby nie było. Ustawa o broni amunicji. Lufa, zamek, części zespolone, które według ustawy. Nie ma lufy, bo tu powinna być lufa. Zamek tutaj powinien być i klapa. Nie ma zamka. Ma to, tylko tak. Chwytu brakuje tylca. Decyzja jest krótka. Robimy namierzanie. Wysyłamy to do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Tylko z uwagi na to, że no nie ma lufy, nie ma zamka, nie ma uchwytu. Można powiedzieć, że to jest tylko... Kawał złomu. Jeszcze złamany. Złamany. Chłodnica. Ale super. Zarąbiste znalezisko. Proszę mi zdjęcie zrobić. Ja ci zrobię zdjęcie. Embieta, nie? Spływ Odyna dzisiaj. No nie. No, słuchaj, wyślij to do WKZ. Wyślij. Wyślę. Wiesz, oni... Kilka godzin później... Jagoda w końcu się postarał. To lepsze niż akcja Clarksona w Top Gear. A już by nam to wzięli. 18 lat szukania i pasji, a teraz mógłbym sobie na to tylko popatrzeć. Cześć, Bob! Dobra, szkoda czasu. Jutro WKZ pracuje. Słyszałeś, jakiś polski youtuber z UK oddaje miecz, a my tu tak miło spędzamy czas. To możliwe tylko w Polsce Południowej. Wracamy, aby zastanowić się nad bagnem. Co, pompę przywieziecie? Ale to jest płytko, teraz co masz? A weź na tym, na namierzanie. Co kierownik wyprawy? Po wiadro? Nie. Myślę, że na zimę. Na zimę też trzeba coś szpącić. Bo to będzie się zalewało. I tak jest mniej wody niż ostatnio. Ale myślę, że jakby to zamarzło trochę lód. Plan jest taki, żebyśmy szli wzdłuż drogi. Wiadomo, że tam wojska
rosyjskie, niemieckie, to szlakami komunikacyjnymi szli. Może coś tam znajdziemy. Także tyle w temacie. Jest to karabin MG42, tak zwana piła kosa Hitlera, karabin maszynowy. W sumie do dzisiaj produkują, Bundeswehra używa właśnie takich karabinów zmodyfikowanych, ale na korpus wszystko to jest bardzo podobne do dzisiejszych czasów. Nie? Znaczy kształt się nie zmienił. Teraz twoja kolej, teraz będziesz ty. Teraz ja. Teraz ty, tak. Teraz ja albo... Dobra, już widzę. Słoik to... To takie dwa fragmenty latają. Barierka. Jakiś kątownik. Barierka, kątownik. Cholera wie. Jest, nawierty są, nie? No, kątownik, ale... Niutek! Czerwonka. I tu pieniążki wpadały. A tu wypadały. Nie ma. Nie ma! Nie ma! O, wodkowe. No, to ostatnio wodkowa była. Nawet to folie. Kurde, jak zabytki. Nie, bo chciałem żeby ten... Plecak, nie? No, się powrócił. No, podkowa. Podkowa oznacza, no, że coś będzie jeszcze dzisiaj na rzeczy. No już MG42 było. Nie wiadomo, co było pierwsze, czy podkowa, czy tamto. Nie, MG. Bo było pierwsze. Szukałem. Czyli ta podkowa jest jeszcze niezrealizowana. Namierzanie jagody, namierzanie jagody. Raczej znalezisko. Część ogniwa z łańcucha. Akcja jagody. Czy może lepiej nie? Taki trochę bardziej. No ale ile latek byś dał? No, starawe. Starsze niż ty i ja. Razem wzięci. No nie wiem. MG42, podbijasz stawkę. No nie wiem, czy coś się da podbić. Powiedz, że będziemy na żywo to mieć. Mamy. Drugie. Tyle taśmy filmowej. Biegłeś i niepotrzebnie. Szału nie ma. Wystraszyłem. Szału nie ma. Ale ja mam. Kop. No. O, blaszeczka piękna. Wszystko co mamy? Nie, no jeszcze jedno wiaderko. Jeszcze jedno wiaderko. No i plus... nasza perełka. Plus... Czekaj, wyciągnij. Trzeba przyznać, że wypad bardzo fajny. Karabin załatwił całą sprawę. Na szczęście pierwsze 6 minut filmu, gdzie najwięcej się dzieje, miałem dużo czasu, żeby to zmontować. Pozostałą część miałem zdecydowanie mniej. Słuchajcie, piszecie gdzieniegdzie tam w komentarzach, że czemu ja nie szukam, bo mówiłem, że będę szukać, tak, na dwóch odcinkach coś tam szukałem, ale w praktyce ciągle bardziej filmowałem. Słuchajcie, no na tych naszych eskapadach jest średnio 10 osób, które szukają po kilkanaście lat, mają duże doświadczenie i na przykład dzięki temu, że ja nie szukałem w tym odcinku, mogłem na żywo po raz kolejny nagrać, jak ktoś zdobył takim fajne trofeum. Jeżeli bym szukał w tym czasie i był gdzieś pół kilometra, 100 metrów, 200 dalej, to pewnie nie poszedłbym, bo bym był zajęty szukaniem i nie poszedłbym tego sfilmować i nie widzielibyśmy tych emocji.
Ale na tą chwilę nie ma teraz czasu, żeby rozważać, co byłoby lepsze, co byłoby gorsze. Ja Wam życzę udanej niedzieli. Trzymajcie się, cześć!